Dzień dobry. Rozpoczynamy wspólną konferencję prasową pani minister rodziny, pracy i polityki społecznej, pani Marlety Maląg oraz minister funduszy i polityki regionalnej, pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak. Tematem dzisiejszej konferencji jest wsparcie kierowane do domów pomocy społecznej w okolicznościach, w jakich wszyscy funkcjonujemy, czyli w pandemii koronawirusa. Bardzo proszę panią minister Maląg o zabranie głosu. Szanowni Państwo, troska o osoby starsze, niepełnosprawne, schorowane jest wyjątkowa, jeżeli chodzi o rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego. Od samego początku, kiedy zaczęliśmy borykać się z pandemią koronawirusa, jako rząd zaczęliśmy wspierać samorządy, które prowadzą domy pomocy społecznej. To zadanie własne samorządów, tak jak zakłada ustawa o opiece społecznej. Natomiast my czujemy się odpowiedzialni i chcemy przede wszystkim wspierać samorządy. I to wsparcie idzie od samego początku. Poza spotkaniami, wideokonferencjami, które organizujemy zarówno z wojewodami, ale także z dyrektorami Urzędów Wojewódzkich Polityki Społecznej, osobiście spotykałam się na wideokonferencjach ze starostami, którzy właśnie te domy pomocy społecznej prowadzą. Nasze wsparcie to przede wszystkim na pierwszym etapie to wydanie instrukcji, poleceń tak, aby te domy mogły bezpiecznie funkcjonować, a więc przede wszystkim zamknięcie tych domów dla odwiedzających, wydanie odpowiednich instrukcji związanych z przemieszczaniem się też personelu dla zachowania bezpieczeństwa. W Polsce mamy 824 domy pomocy społecznej. Na chwilę obecną mamy 24 domy, które są w kwarantannie. Przede wszystkim właśnie te działania, dzięki tym działaniom rządu wspierającym samorządy, mamy taką sytuację, która jest pod kontrolą, gdyż nie chcemy przede wszystkim, aby powtórzyła się sytuacja, która jest w Europie, którą obserwujemy w państwach zachodnich. Dane nasze mówią same za siebie. I w pierwszej kolejności do domów pomocy społecznej zostały dostarczone przez Agencję Rezerw Materiałowych, a także Fundację KGHM środki ochrony osobistej, a więc maseczki, rękawiczki, przyłbice, ten sprzęt, który jest niezbędny dla funkcjonowania. Również starostowie zostali wyposażeni w te informacje, które zostały wdrożone i tutaj podam przykład, na przykład starosty Gostyńskiego, który na ostatnim spotkaniu pochwalił się tym pan Robert Marcinkowski, jak wprowadzając instrukcje zaproponowane przez ministerstwo, przekazane przez wojewodę wielkopolskiego, uchronił swój dom, wprowadził czas pracy rotacyjnej dla swojego personelu. To przede wszystkim pomaga, aby personel, który przychodzi do ośrodka pomocy społecznej, nie wnosił zakażenia. Na chwilę obecną w domach pomocy społecznej mamy 311 osób na 80 tysięcy, które mają stwierdzony koronawirus, czyli jest to 0,36%. Natomiast możemy spojrzeć, jak wyglądają przede wszystkim statystyki, jeżeli chodzi o umieralność. Te wszystkie działania, które podjął rząd wspierające samorządy, przyczyniają się do tego, że sytuacja jest pod kontrolą. Natomiast my musimy być gotowi i wprowadzać takie rozwiązania, które przygotowują na ten czas trudniejszy, kiedy będziemy mieli jeszcze większą falę zachorowań, aby jak najmniej zachorowań i jak najmniejsza śmiertelność była w domach pomocy społecznej, tak jak to jest teraz w Polsce. Przykłady, którymi możemy posługiwać się, te przykłady zachodnie nie są dla nas dobrym przykładem. My wprowadzamy działania wyprzedzające, które przede wszystkim mają zahamować zachorowania. Również dodatkowe środki zostały przekazane z rezerwy budżetu państwa poprzez wojewodów. Przekazaliśmy 20 milionów złotych na doposażenie, na sprawy bieżące funkcjonowania w domach pomocy społecznej.
codzienne kontakty, codzienne informacje i codzienne instrukcje wydawane po to, aby przede wszystkim zabezpieczyć pensjonariuszy, bo nam bardzo zależy na zdrowiu, życiu, bo zdrowie i życie i bezpieczeństwo Polek i Polaków, osób starszych, naszych seniorów, którzy przebywają w domach pomocy społecznej, wyjątkowo leży nam na sercu, a więc wszystkie te działania, które podjęliśmy już zaraz na samym początku, są po to, aby wspierać samorządy. Jesteśmy otwarci do działania, razem z ministerstwami cały rząd reaguje i wprowadza odpowiednie działania, które przyczyniają się do tego, aby zabezpieczyć zdrowie i życie mieszkańców domów pomocy społecznej. To jest dla nas ważne. Kolejne kroki będą dalej przez nas wprowadzane.